Instalacje elektryczne. Moduł 5. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych. Przystępując do wykonywania instalacji elektrycznej, należy pamiętać, że będzie ona wykorzystywana przez wiele lat, a jej naprawa i modernizacja jest bardzo uciążliwa i praktycznie ograniczona do niezbędnego minimum. Przy projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji elektrycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami. Pewność zasilania. Możliwość dokonywania modernizacji instalacji. Estetyka instalacji. Wymagania użytkowników. Wymagania ekonomii i ochrony środowiska. Układanie instalacji pod tynkiem wykonuje się w nowych budynkach przed tynkowaniem ścian. Przewody umieszcza się w rurach elektroinstalacyjnych z poliwintu, w skrócie PVC lub PCV. Najczęściej karbowanych. Średnica wewnętrzna użytej rury zależy od przekroju i liczby przewodów. W jednej rurze powinny znajdować się przewody należące tylko do jednego obwodu. Odcinki rur przycina się na odpowiednią długość w zależności od potrzeb, ponieważ dostarczane są w odcinkach kilkudziesięciocentymetrowych zawiniętych w kręgi. Po wytyczeniu trasy przewodów i miejsc na puszki instalacyjne i osprzęt należy przygotować podłoże. Za pomocą specjalnych frezów murarskich lub młotków kujących, żłobaków i koronek należy wykonać w murze bruzdy na rurki i otwory na puszki. Rurki instalacyjne powinny się w nich całkowicie schować. Otwory pod poduszki powinny mieć głębokość pozwalającą na zamocowanie puszek tak, aby ich krawędzie były równe składzionym potem na ścianę tynkiem. Łuki rurek muszą być łagodne, aby później łatwo można było w nie wciągnąć przewody. Rurki i puszki należy przymocować do podłoża za pomocą gipsu lub gwoździ. Przed tynkowaniem puszki należy zakryć. Przewody wciąga się do rurek dopiero po wyschnięciu tynku. Instalacje wtynkowe wykonywane są na etapie budowy pomieszczeń, specjalnie do tego celu przeznaczonymi przewodami, tak zwanymi wtynkowymi, np. YDYT. Można je stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. Przewody te mocuje się na nieotynkowanym murze za pomocą gwoździ stalowych, klamerek, przylepca, kleju lub zarzucenie zaprawą murarską co około 50 cm. Jeśli ściana wykonywana jest z materiałów palnych, np. płyt drewnianych, należy przed wykonaniem instalacji pokryć ją minimum 0,5-centymetrową warstwą tynku. Szczególnej staranności wymaga wykonywanie łuków przewodu tynkowego, które nie będą wystawały zbytnio ponad powierzchnię ściany. W tym celu rozcina się izolację pomiędzy żyłami i kształtuje łuki pojedynczych żył lub zagina prostopadle po podkuciu murów miejsca zagięcia. Ten sposób układania instalacji może być wykorzystywany również na powierzchniach ścian niewykończonych tynkiem w pomieszczeniach niemieszkalnych, suchych. Stosuje się zwykle rury PVC gładkie, cienkościenne. W przypadku miejsc, w których nie występują narażenia mechaniczne, lub rury sztywne z twardego poliwintu w miejscach, gdzie występują niewielkie narażenia mechaniczne. W miejscach szczególnego narażenia mechanicznego instalacji stosowane są rury stalowe. Średnicę wewnętrzną rur dobiera się w zależności od przekroju i liczby przewodów. Rury mocuje się w specjalnych uchwytach mocowanych do ściany wkrętami przy użyciu kołków rozporowych. Odległości między uchwytami określone są w przepisach dotyczących wykonywania instalacji. Wytyczając trasę instalacji należy pamiętać, że między puszkami mogą być najwyżej 2 zagięcia rury lub 6 metrów rury prostoliniowej. To tylko niektóre sposoby. Tak jak wspominałem, o reszcie doczytasz w skrypcie. Warto natomiast wspomnieć jeszcze o doborze przewodów. Dla prawidłowej pracy odbiorników przemysłowych konieczne jest zapewnienie niezawodności dostawy energii elektrycznej i odpowiednich jej parametrów. W sieciach przemysłowych uzyskuje się to poprzez zastosowanie układów dwustronnego zasilania, zastosowanie odpowiednich układów automatyki, odpowiedni układ sieci wewnątrz zakładu oraz zastosowanie wyposażenia zwiększającego niezawodność. Najistotniejsze zakłócenia to zmiana wartości napięcia w sieci, wahania napięcia spowodowane przyłączeniem lub wyłączeniem odbiorników dużych mocy, krótkie przerwy w zasilaniu do 1 minuty spowodowane zwarciem lub łączeniem odbiorników dużej mocy, zapady napięcia, obniżenie poniżej 10% wartości znamionowej przez krótki czas. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.